kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Jak widzicie, jesteśmy w niestandardowym miejscu, ponieważ znajdujemy się w mojej łazience, a to wszystko za sprawą odkrycia, na które wpadłam kilka dni temu i tak się nim zachwyciłam, że stwierdziłam, że nie ma na co czekać i trzeba na temat tego odkrycia nagrać jak najprędzej film i podzielić się z Wami tym dobrodziejstwem. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zanim Wam powiem, o czym mowa, to chciałabym tak wtrącić na sam początek, że czasami mamy pod nosem takie kosmetyki, których właściwości nie doceniamy. I dokładnie tak było z tym produktem. Miałam go pod nosem, z tyłu głowy gdzieś tam ten kosmetyk, ten produkt mi siedział, wiedziałam o nim, ale jakoś tak nigdy nie było mi z nim po drodze. I jak zapewne część z Was wie, jestem w trakcie przeprowadzki. Przeprowadzka to jest przeprawa fizyczno-psychiczna, męczarnia. Byłam totalnie wykończona parę dni temu i właśnie kilka dni temu byliśmy na zwykłych zakupach w Auchan. I przypomniało mi się, że nie mam płynu do mycia gąbek, czyli takiego olejku z Isany, którego używam na co dzień. I tak mi się nie chciało iść do Rossmana, że stwierdziłam, że po prostu zobaczę, co jest na sklepie na tym dziale higienicznym. I uwaga, uwaga, idę już po moje odkrycie i wpadłam na mydło Protex. I o tym mydle myślę, że część z Was mogła już słyszeć. Ja kilkukrotnie dostawałam od Was wiadomości na temat tego mydełka, że jest ono znakomitym zamiennikiem wszystkich olejków do mycia gąbek. I przyznam szczerze, miałam to gdzieś z tyłu głowy, ale trochę sceptycznie podchodziłam do tematu, ponieważ przetestowałam już w swoim życiu kilka mydełek i zawsze ten olejek był lepszy, ponieważ zazwyczaj mydełka dobrze czyściły gąbki, ale nie radziły sobie z takimi ciężkimi podkładami, kamuflażami, korektorami. Natomiast to mydełko jest jeszcze lepsze niż olejki Isana, Ziaja i wszelkie inne olejki, o których już do tej pory Wam mówiłam. Mało tego, to mydełko jest tańsze, ponieważ kosztuje około 3 zł. Znajdziecie je totalnie wszędzie i celowo pokazuję je Wam w opakowaniu. Właśnie mój kochany mąż pobiegł do sklepu, żebyście wiedzieli, które to dokładnie jest, ponieważ ja używam tego mydełka Fresh. To jest mydełko antybakteryjne, które sprawdza mi się znakomicie. Czyści gąbki po prostu tak w sekundę i muszę Wam jeszcze powiedzieć, że poza czyszczeniem gąbek sprawdza się świetnie do czyszczenia pędzli, więc to jest takie moje małe, wielkie odkrycie, które też powstało dzięki Wam, więc bardzo Wam dziękuję za wysyłanie mi tego typu wiadomości. Myślę, że następnym razem, kiedy będę kilkukrotnie już dostawała od Was tego typu odkrycia, to prędzej je przetestuję, ponieważ jedynym minusem tego mydełka jest to, że tak późno zaczęłam je testować. Żeby nie być gołosłowną, to pokażę Wam teraz, jak czyści się tę gąbkę i pędzle. Kochani, to jest moja gąbka po jednym z ostatnich tutoriali. Jest totalnie umorusana. Jak widzicie, jest cała w podkładzie, w korektorze i jednym słowem jest tutaj co czyścić. I przygotowałam sobie też mydełko, żeby wyczyścić porządnie tą gąbkę. I mam dla Was jedną podpowiedź. Kiedy myjecie gąbki, to używajcie ciepłej wody. Tak one czyszczą się moim zdaniem dokładniej. Proszę bardzo, gąbka jest czysta, świeża i pachnąca, prawie jak nowa. I muszę Wam powiedzieć, że pozbycie się korektora, podkładu nie sprawiło mi żadnej trudności i wszystkie zanieczyszczenia usunęły się dosłownie w przeciągu kilkunastu sekund. Mycie gąbki to jedno, ale mycie pędzli to drugie, więc teraz pokażę Wam, jak to mydełko radzi sobie z zanieczyszczeniami na pędzlach. Proszę bardzo, teraz wyczyszczę pędzel do pudru. No i specjalnie sprawdziłam wodę, żeby zobaczyć, czy żadne zanieczyszczenia jeszcze się nie pojawiają i pędzel jest czysty. Chciałabym pokazać Wam jeszcze, jak mydełko poradzi sobie z usunięciem zaschniętej pomady do brwi, a jest to produkt, który naprawdę niełatwo jest wyczyścić. No zobaczcie, przecież to jest istna rewelacja.
A teraz test, którego sama trochę się boję, ponieważ mamy tutaj nowy pędzel o białym włosiu, na której mamy cień do powiek w kolorze fioletowego wrzosu. I tego typu cienie zazwyczaj dosyć trudno się usuwają, więc zaraz zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Nie no, czy ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości? Kochani, to już wszystko na dziś. Gąbki i pędzle świeże i wyprane. I mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest najbardziej odkrywcza metoda na świecie. Natomiast czasami jest tak, że mamy pod nosem jakieś produkty, które wydaje nam się, że wcale nie są jakieś zachwycające, a okazuje się, że jeżeli wykorzystamy je w pewien określony sposób, to są genialne. Mam nadzieję, że ta metoda będzie dla Was przydatna, pomoże Wam w utrzymaniu odpowiedniej higieny gąbek, pędzli, będzie umilała Wam życie i po prostu będzie Wam się sprawdzała na co dzień. Jeżeli macie jakieś inne metody, o których chcielibyście powiedzieć mi, jak również innym widzom, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, bardzo chętnie przeczytam. Póki co już się z Wami żegnam, dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, czekam na Wasze kciuki w górę, subskrypcje i do zobaczenia następnym razem.